Oglądają Państwo Biznes 24. Zaczynamy od danych z Chin, a w zasadzie informacji z Chin, bowiem turystyka, inteligentne domy, a także jeszcze trzeci element, który właśnie ktoś skasował z naszego systemu, ale do niego wrócimy. Mają odpowiadać za duże zmiany w pobudzaniu chińskiej gospodarki. Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji. Kłaniamy się, panie ministrze. No i zapraszam pana posła ostatni, ale już jest z nami pan poseł Andrzej Szejna, Nowa Lewica. Last but not least. Kłaniamy się. Exactly, absolutely. Dzień dobry. Zaczynamy wcześniej teraz, no bo Michał Rachoń już urlopuje, więc trzeba być trochę wcześniej w studiu. Kłaniamy się, dzień dobry, szanowni państwo. To swojskie kury. W Idaho w Stanach Zjednoczonych wylądowała budowla nie z tej ziemi. Na pomysł zbudowania kurnika w kształcie UFO wpadła para z miasta Boise, która oprócz miłości do nielotów dzieli ze sobą upodobanie do wszystkiego, co pozaziemskie. Na początku chcieliśmy wykorzystać drewno, ale zależało nam na dość mocno zakrzywionym kształcie. W końcu zdecydowaliśmy, że do budowy kurnika idealnie nadadzą się anteny satelitarne. Tu jest jakby luksusowo. W środku działają klimatyzacja i ogrzewanie, a na stroju dodają migające światełka. Na szczęście kury jeszcze nie odleciały i jak zwykle znoszą jajka. Nie wiadomo tylko, czy z któregoś nie wykluje się jakiś obcy. Poważnie? Jest 1 sierpnia, 79. rocznica powstania warszawskiego, a to jest specjalne wydanie Kuriera Warszawy i Mazowsza. Malwina Żuchniewicz, dzień dobry. A pani już wypita. Ja kawę wypiłam, ale to nic. Dziękuję. Do napełnienia zbiornika w takim razie. Do kolejnego zobaczyska, a my państwa zabieramy. Dzięki bardzo. Już do gościa, właściwie gości wyjątkowych. Tu. Przepraszam, my idziemy tutaj. Do gości wyjątkowych za chwileczkę dojdziemy. Przepraszam, witamy, bo już was zobaczyłem. Dyrektorze. Kierunek niby jest jeden. Panie dyrektorze, Jan Ołdakowski. Oto program dnia jutrzejszego. Czas miejscowy, 12.05, czyli popołudniowa sesja u nas, godzina 18. Źle mówię. U nich jest. Czyli tutaj mamy czas polski, prawda? Nie, to jest czas... Też chiński. Nie, 15.15. Nie, to nasz polski, oczywiście. Tak. Pan jest w nowej lewicy. Nowa lewica powstała z połączenia z SLD. SLD. Obchodzenie to jest środowisko komunistyczne. Pan się w głowę puknie. Pan się puknie.